Jurij Tarasow, Anastazja Szewieliowa. Siergiej Gwiaznow, Johannes Rapp. Martin Jakowski, Lidia Bajraszewskaja. W filmie Artioma Antonowa Jeńcy. Co za kretyn, włączaj. Nie dawajcie mu żarcia. Nalej. Wystarczy, bo ducha wzioniesz. Nie wydechniesz. Co tam tak cicho? Przed chwilą śmiech, a teraz jak makiem zasiał. Pokazali nam faszystów. Prowadzą jeńców. Przywieźli film? Przypilnujesz stanowiska, chcę zerknąć. A ty czemu nie oglądasz? Nie zniosę ich żywych.
scenariusz? Zdjęcia. Muzyka. 14 października 1944 roku nasze wojska kontynuowały atak. Reżyseria. Którędy do sztabu? Musisz przejść kilka przecznic. To niedaleko. Podobne. Naprawdę. Pijesz? Dużo? I tak, i nie. Dobra odpowiedź. Dokąd ci tak śpieszno? Na front. Chcę bić faszystów. Dyżurny? Jest tam mój kierowca? Daj mu słuchawkę. Podobny? Bardzo. Podrabiane dokumenty. Jukin, przygotuj samochód. Pojedziemy na stację, a po drodze zahaczymy o magazyn. Kompania karna? Pojedziesz do kurortu na leczenie. Przy okazji wykonasz ważne zadanie. Nie dasz rady. Trafisz pod sąd. Ferstein? A co z frontem? Zbudujecie na północy w Tajdze drewnianą wieżę radiową. Latają tamtędy nasi sojusznicy. Bez radia nie dadzą sobie rady. Mamy na to pół zimy. Będziesz dowódcą grupy. Sierżant Czumaczenko ci pomoże, ma wszystkie dokumenty i przepustki. Można na nich liczyć? Będą cię słuchać jak generała. Od razu lepiej. Towarzyszu? Towarzyszu poruczniku, pańska grupa. Kto to? Nasza brygada budowlana. Zgoda. Zgadzam się na kompanię karną.
Da się załatwić. Zajmę się tym. Przecież to frycy. Pozabijam ich jak psy. Baczność. Wtedy z pewnością trafisz pod sąd. Jeńców niemieckich 15 sztuk. Dwóch chorych. Jeden ranny. Oficer kapitan Bulbach. W obozie mówili, że jest budowlańcem. Produkty spożywcze, kasza gryczana, konserwy mięsne, 50 puszek. Chleb i tak dalej. Rozkaz. Budowa drewnianej wieży pod radiostację. Wieś półmgła. Półmgła. Ciekawa nazwa. Chwileczkę, towarzyszu poruczniku. Mamy słoninę, ziemniaki. Wydano porucznikowi Anochinowi, który będzie dowódcą grupy. Składającej się z sierżanta Czumaczenki, szeregowych Myskina, Bratczyka, radiotelegrafisty Komarowa i studentów z zagranicy. Wysiadamy w Gliniszczach. Stamtąd do tej półmgły będzie jakieś 20 wiorst. Wyjadą tam po nas. Wiedzą, że przyjedziemy. Nie musimy się martwić. Ciężarówkami dojedziemy na miejsce. Nalej. Przecież nie można. Nalej, powiedziałem. To po szpitalu, dla kurażu. Zwariowałeś? Nie rób tego. Cicho! Spokojnie. Weźcie to. Wtedy też pod harmonijkę. Pod harmonijkę, sukinsyny. Miszka. Sasza. 30 ludzi. Moich przyjaciół jak króliki. Dopiero skończyliśmy szkołę. Dali pagony i rzucili na front. Skończyły się nam naboje.
a Niemcy otoczyli nas jak dzieci. Jak zajców. Płakaliśmy. Prosiliśmy, żeby nie zabijali. A ten sukinsyn jedną ręką trzymał harmonikę, a drugą strzelał po kolei do wszystkich. Myślicie, że zapomniałem? Pamiętam o wszystkim. Towarzyszu sierżancie. Towarzyszu poruczniku, Gliniszcze, jesteśmy na miejscu. Przyjechał ktoś po nas? Koniec podróży. Leć po naczelnika stacji. Po co? To ja jestem naczelnikiem i kasjerem. Mieli nam pomóc. Taki był rozkaz. Dwie ciężarówki, szybko. A transport konny? Zdechł. Zostały tylko sanie. Uważajcie. Łapcie skrzynki i worki. Skrzynie. Gdzie leziesz, durny? Dajcie linę. Szybciej. Yeah.
Dzień dobry. Przyjechaliśmy na budowę ważnego obiektu wojskowego. Musimy... Kto tu rządzi? Potrzebujemy lokum. Izby albo stodoły. To ma być stodoła? Jak suszycie tu zboże? Skoro przyjechaliście w tak ważnej dla armii sprawie... A to kto? Nie widzisz? Towarzysze, to sprawa zwycięstwa. Pomóżcie. Oni muszą zbudować ten obiekt. Muszą się ogrzać. Może macie coś do jedzenia. Starą odzież. Może rozlokować ich w izbach. Chociaż na jedną noc. Inaczej tu zdechną. Jeśli anulują zawiadomienie o śmierci męża, oddam wszystko. Czumaczenko, wstawaj, obudź strażników. Nie mam zamiaru tu zdechnąć, drewno się skończyło. Stójcie, poczekajcie. Nie róbcie tego. Posłuchaj, dziadku, mamy tu zdechnąć? Tam dalej jest bania. Stamtąd można wziąć drewno. Wyślij faszystów. Co teraz? Jak damy sobie radę?
Mamy gości, Ukerie. Dzień dobry. Obecni wszyscy, oprócz dwóch, przeziębili się. Siedzą w bani ze strażnikiem. Wyremontujemy stodołę i możemy się skoszarować. Tak. Narzędzia zostały na bagnach. Siekiera to część naszej duszy. Nie dam sobie bez niej rady. Mamy już trzy, ale potrzebujemy więcej. Nie jest złodziejem ten, kto ukradł świnie. Tylko ten, kto skradł siekierę. Przecież prosimy po dobroci. Gdzie siekiera? Tam śmierć. Posłuchaj. Ta wieża jest, jak mawiają generałowie, obiektem najwyższej wagi. Siekiera jest jak żona. Ten, kto nam pomoże, zdobędzie sławę na cały kraj. A może i lepiej. Lepiej? To ważne. Może nawet na sam Kreml zaproszą. Das ist siekiera, faszyści. Można nią zrobić wszystko, oprócz dzieci. Można się ogolić. A nawet zrobić to. Ktoś może pomyśleć, że do siekiery potrzeba tylko siły. Za pół godziny można będzie zacząć. Nie, z siekierą trzeba delikatnie. Mieszkam teraz z gospodynią. To od niej. Porządna kobieta. Dzięki ci, Boże. Kto to?
Kto to był? Marynarz Witka. Pomylony. Rozwozi zawiadomienia o śmierci. Ja nie mogę. Dlaczego? Bo się upiję. To nic. Mamy post. Jest środa. A ty jako gość możesz. Można. Jutro zaczynamy budowę wieży. Mamo, na podwórku stoi faszysta. Niech sobie stoi. Stoi już długo. Czego chcesz? Entschuldigen Sie, Frau. Haben Sie irgendeine Rabote im Haus zu tun? Gegen Pakuschet? Нет. Nie надо ничего. Niczego nie potrzebuję. Zajdź. Wejdź do środka. Wchodź. Jesz. Jedz.
Mąż. Mój mąż. Zabili go. Ty go zabiłeś. Ty. Ty. Znalazłem. Mamo! Zjeżdżaj stąd. Дурень. Zrobił ci krzywdę? Ciągle pije. Wiem. Cierpi. Fizycznie i psychicznie. Możesz zamówić? Spróbuję. Jeśli Bóg pozwoli. Stój. A jutro przyjdziesz po więcej. Muszę oszczędzać. Na dobry nastrój. Przecież musimy mieć co jeść. Nie ma transportu i diabli wiedzą, kiedy będzie.
To wszystko. Guten Tag. Czujesz? Niemcy gotują kapuśniak z konserwą. Ma mocny zapach. I co? Wychodzi na to, że jesteśmy gorsi od faszystów. Dosypmy im środka owadobójczego. Umrą. Nie, sprawdziłem. Będą biegać na dwór jak... Będzie zabawnie. Nie chcę. A może im współczujesz? Widziałem, jak tamten Niemiec do was przyszedł. Odwal się. Masz ten środek? Skończył mi się. No to nie zawracaj głowy. Słysz, Kecha, a ty im... Ty im w kaciu nas... Możesz im nasikać do garnka. To też byłoby śmieszne. Hej! Kom! Palić! Tak! Dobra, wystarczy ci. Na razie. Nasikałeś? Z pianką? Zuch. To bohaterski czyn. Wystarczy na dziś. Wejdź. Jedz. Aksinia, masz sól? Kończy się, ale Feonie chyba jeszcze ma. Kieszka. Gdzieś ty był? Najadłeś się? To wszystko. Das sind meine Kinder.
Das Otto? Dorchen? Das ist mein Haus. Mam teraz płakać ze szczęścia? Dies hier nicht mehr. Kinder nicht mehr. Haus nicht mehr. Eine Bombe. Bombenflugzeug. Jetzt spiele ich mit links. Was macht deine Hand? Ohne verbinden. So, ja. Hast du hier deine Stinkesocken hingehängt? Und dann, naja, das sieht ja schon viel besser aus. Guck mal, einen Daumen da drauf. Johann! Das hier. So, dann habe ich mir natürlich gedacht. Ein bisschen höher. Alles so. Ja. Hans! Hey, guck mal. Ah, Hans im Glück. Rot. Oh, Prachtkerl. Für euch ist das. Mensch, hab ich einen Knast gehabt. Was sind denn die russischen Weiber? Hey, guck mal, hat die eine Schwester oder eine Freundin da? Hier, ne, das mit dem Holzhaken, das kann ich auch. Хорошо у них, правда? Wesoło im tam. Sag mal, wie heißt sie überhaupt? Знаете, это потому... To dlatego, że nie ma w nich zawiści i złości. Наговоров. Gdyby nie walczyli, a od razu szli do niewoli, byliby wspaniałym narodem. To przez Hitlera. Chociaż prędzej czy później taki Hitler i tak by się pojawił. W każdym narodzie. A teraz wino, wyjdź na szybką wodę, w której nie ma ludzi, na wicher, co wieje w oddali. Każdy by chciał, żeby za niego myślano, podejmowano decyzje i mówili mu, że został wybrany. Opuść sługę Bożego Grigorija, odejdź do lasu ciemnego, do którego ludzie ni konie nie chodzą, a ptactwo nie lata. Nami pewnie też ktoś steruje. Myśli za nas. Podejmuje decyzje. Twoje zdrowie. Uczep się człowieka złego, który rzucił czar na niego. Chcesz? Nie, dziękuję. Wybacz, Boże. Nie robię tego dla siebie. Nie rozumiem. Mam problem z radiem. Daj do słuchawki Anohinę. To Batiuk. Kto? Z dowództwa. Ciągle się drze. Dowódca grupy specjalnej, podporucznik Anohin. Anohin.
Jak posuwają się prace? Fundamenty są gotowe. Teraz budujemy kolejną platformę. Co tak wolno? Ilu już straciłeś? Żadnego. Wszyscy pracują. Nie kręć, Anohin. Musisz ich przycisnąć. Wszyscy mają straty, tylko ty jeden nie. Nie jesteś zbyt delikatny? Masz jakieś pytania? Tak, kończą się zapasy. Ludzie są coraz słabsi. Jacy ludzie? Jeńcy. I dobrze, bez odbioru. Tydzień jakoś pociągniemy. Towarzyszu, wiem, że macie problem. Jaki problem? Jak to jaki? Z prowiantem. W okolicy jest pełno niedźwiedzi. Około 10 albo i więcej. Co z tego? Mięso, tłuszcz. W lesie nieopodal widziałam jednego, znam to miejsce. Chodziłam tam z mężem. Przed wojną wiele ich upolował, ale tego zostawił. Poradziłabym sobie z nim. Niech mi pan tylko da pomocnika ze strzelbą. Dobrze, dam pani strażnika. Oni są za słabi. Jeden stary, drugi w okularach. Innych nie mamy, są na froncie. Może w takim razie ten... Ten wysoki Niemiec. Hans? Wygląda na silnego mężczyznę. Na mężczyznę? To przecież jeniec. Wiem. Ale nie mogę iść tam sama. Jeszcze mi życie miłe. Zresztą dokąd miałby uciec? Chyba straciłaś rozum. Wycieczka do tajgi to chyba dobry pomysł. Ty to jeszcze pół biedy, a stratę Niemca zapiszą na nasze konto. I pod sąd. Dałaby pani radę? Oczywiście. Nie robię tego po raz pierwszy. Towarzyszu poruczniku. Dobrze. Idź z Hansem. I co? Myśliwy? Jestem myśliwym. Trzymaj. Ja wezmę strzelbę. Nie chcę mieć cię na sumieniu. A teraz cicho.
Ty jeta. Prosi, nie chcę. Chciałem cię przeprosić. No. Proszę. Wybacz mi, proszę. Nie piję po tego. Od tamtej pory nie piję. Łukeria. To ona zamówiła. Dokąd pan idzie? Jesteś ładna, jasne? Podobasz mi się. Może się pocałujemy? Rozumiem. Baby. Gdyby nie wojna, zaprosiłbym na tańce. Żadnego życia osobistego. Ładnie tu. Wiem. Diana. Göttin. Hä? Jesche. Dziękujemy, Feoniu. Dajcie mi Hansa na kwaterę. Mamy rozkazy. Jeńcy mieszkają przy koszarach. Koniec dyskusji. Nadaje się do pracy. Gospodarstwo mi upada. To nic. A ja bym wam winca rozdawała. Mogłabym zdobyć wino. Jestem wdową, a na wsi potrzeba męskiej ręki. Poradzisz sobie. Mamy wyraźne rozkazy. Rozumiesz? Nie musicie się martwić o koszary. Urządzę mu takie koszary. Znalazłabym może trochę kaszy. Musi pracować przy budowie jak do tej pory. Za coś takiego. Dziękuję. Będziemy mieć problemy.
Stójcie, zaraz pęknie lina. Weź to. Bierz. Jak tak można? Nie rozumiem po waszemu. Do zobaczenia. Mają ciężką pracę. Są coraz chudsi. Niedługo zaczną umierać. Przyniosłam jaja, porządne, świeże. Do tego jeszcze ciepłe mleko. Co tam niedźwiedź na tylu ludzi? Już nie ma po nim śladu. Mam też świeżą kurkę, bez żyłek, mięsna. Rano jeszcze biegała po podwórku. A wy przy okazji zaoszczędzicie. Zamieszka u mnie, nakarmi go. Dach mi już przecieka. A to delikatna słonina. Bez mężczyzny nie dam sobie rady. Informację o śmierci mojego dostałam już rok temu. A gospodarstwo upada. Mamy swoje rozkazy. Mogę przynieść więcej mąki i jaj. Góra, góra. Ja przebiśnik. I co? To oscylator. Do tego zorza polarna. A latem tęcza. Przecież jesteś komsomolcem. Tak jest. Kiedy tylko zdołasz się połączyć, przekaż tajny meldunek Batiukowi. Nieodpowiedzialne traktowanie można je uznać za pobłażliwe. Co najmniej 8 Niemców mieszka w prywatnych kwaterach. Obserwacje potwierdzają, że nawiązali kontakty z mieszkankami. Może to doprowadzić do urodzeń dzieci obcego pochodzenia i wrogich ideologicznie. Mowa o noworodkach? Durniu, jeśli życie ci miłe, podpiszesz wszystko. Nie chodzi tylko o poglądy noworodków. Kiedy tylko nawiążę połączenie, przekażę to od razu. Rozsądnie. Nie piję. A co z nogą? Pójdzie. Przyjdź do nas. Mateczka przygotowała lekarstwo. Wyleczy cię. Kiedy mężczyźni wracali z polowania, czasami byli strasznie połamani. Składała ich. Smarowała maścią i szeptała pod nosem. To konieczne. Daj spokój. Przyjdź, nie bój się. Ona dobrze wie, jak ludzie się zmieniają. W naszej wsi widziałam już wiele. Zwłaszcza zimą.
Poczekajcie, idę z wami. Już idę. Poczekajcie na mnie. Grisza. Miszka. Idę, poczekajcie na mnie. Stójcie. Ganz ruhig. Du wirst die Schönste sein. Ich ty. Nieźle. To też już zrobiłeś. No, хватит. Wystarczy. Napracowałeś się. Chodź na kolację. Nawet o tym nie myśl. Jedzenie i picie masz na stole. Musi ci wystarczyć. Paskudna rana. Do samej kości. Spokojnie. Wytrzymaj, gołąbeczku. Może napijesz się wódki? Będzie ci lżej. Wiem, nie pijesz. Wytrzymaj, zaraz będzie lepiej. To stan zapalny. Cała noga aż płonie. Co to, babciu Lukerio? Nie mogę powiedzieć, bo straci moc. Od dawna to masz? Teraz bądź cicho. Muszę zamówić. Jak razem ze złą siłą choroba weszła, niczym palący ogień, przyleciała ze stron dalekich, kierowana siłą, która nie od Boga pochodzi.
Niech odpuści powoli i białą kość zostawi. Niech opuści Grigorija Dobrego i przywróci mu zdrowie. Do czynienia dobra, jasności miłowania i własnych dzieci ukochania. Odejdź, chorobo, do lasu ciemnego i opuść ciało człowieka szlachetnego. Jego jest zwycięstwo, chociaż twoja noc. Nie twoje zwycięstwo, ale jego moc. Schuster! Hier! Wetter! Hier! Stein! Hier! Vogt! Hier! Berger! Berger! Hier! Hier! In der deutschen Armee. Niemiecka armia zawsze dbała o dyscyplinę. Liberalne idee obce są niemieckiemu żołnierzowi. Sie sehen aus? Wyglądacie i zachowujecie się jak Rosjanie. Wystarczy. W lewo zwrot. Jewdokio, słyszałaś? Mitrofan żyje. Idzie o kulach, nie ma jednej nogi. Jest już niedaleko. Mitrofan. Zawiadomienie było fałszywe. Żyje. Boże, od razu przybiegłyśmy. Co za szczęście, tak niespodziewanie. Pójdziemy już, a ty czekaj. Co za niespodzianka, dzięki ci Boże. Czemu nie dałeś mi żadnego znaku? Peter, idź już. Szybko. Wracaj do stodoły, do swoich, Niemców. Wrócił mój mąż. Man. Rozumiesz? Man, no poniała. Żywo.
Żyjesz. Czekałaś na mnie? Czułam, że wrócisz. Jedz, a ja przygotuję kąpiel. Muszę zapalić. Masz papier? Praskowia miała. Zaraz do niej pobiegnę. Poczekaj. Przynieś mi moje walonki, które podszyłem skórą. Już biegnę. Jeden. Nie mogę ich znaleźć. Nie wiem, gdzie je położyłam. Mitrofan. Dokąd to, Okulek? Chcę wam pomóc w budowie. Do czegoś się jeszcze nadaje. Совсем не годный, а? Hoch! Hoch das Ding! Was können wir vom Turm Deutschland sehen? Hey, ty! Was? Widzisz, Bruno? Przytrzymaj tę kłodę. Zrobimy z niej belkę. Trzymaj mocniej. Du bist drei.
Johan, dokąd idziesz? Góra, góra, ja przewiśnik. Ja góra. Czemu się nie łączyliście? Kto mówi? Musieliśmy naprawić nadajnik. Melduje się radiotelegrafista Komarow. Zbudowaliście już wieżę? Właśnie kończymy. Powiedz Anohinowi, żeby się nie spieszył. Nie potrzebujemy jej. Będę za około 3 dni. Jakie mamy straty w wieńcach? Nie mamy strat. Łżesz, bez odbioru. Przekazałeś mój meldunek? Nie mogłem, towarzyszu sierżancie. Batiuk przerwał łączność. Powiedział, że niedługo sam tu przyjedzie. Mówił, że wieża nie jest już potrzebna. Jak to? Odda mu pan ten meldunek osobiście? Cóż, tym lepiej. Znam potężne zaklęcie. Żebym mógł się przemienić, stać się ziemnym zwierzęciem. Żebym z chłopaka stał się chrabąszczem albo ślepym kretem, jeśli nie dotrzymam słowa. Poczekaj. Zapomnisz i pokochasz inną. A przyrzeczenie będzie cię męczyć. Powiedz lepiej, że wrócisz. Jasne, że wrócę. Jeśli chcesz, wykrzyczę to. Wrócę. Jungs, ich habe schon seit Ewigkeiten nichts mehr Ordentliches zu trinken gehabt. Euch geht's doch sicher auch so. Oder? Hier ist es genug für alle da. Stell dir einfach Daten. Hier, gib mal rüber. Ich wünsche euch allen. Żołnierze, z okazji Bożego Narodzenia życzę wam wszystkiego najlepszego. Ich habe eine Neuigkeit. U mnie jest dla was nowość. Muszę wam coś powiedzieć. Jedzie tutaj ich dowódca. Wieża nie jest już potrzebna. To koniec pracy. Coś się stało. Możliwe, że chodzi o nową broń Führera. Wunderwaffe. Być może Anglia i USA zakończyły działania wojenne. Nasze miejsce jest właśnie tam. Niestety jesteśmy odcięci od świata. Możemy tylko snuć domysły. Schaut mal dort. Die Wunderwaffe.
Dzień dobry, Eriko. Pośpiesz się. Równej. To byłaby porządna budowla. Szkoda. Szlak lotniczy został przesunięty. Wieża powstaje w innym miejscu. 600 wiost stąd. Mamy tam własnych jeńców. Tych nie ma nawet czym dowieść. Nie mamy dla nich jedzenia. Spisali ich na straty. Naprzód. Towarzyszu majorze, mam dla pana informację. Towarzyszu majorze,
tajny meldunek. Zabierzcie ciała. W drogę. W filmie wystąpili Wersja polska Magic Sound Holy Product. Tekst Krzysztof Karabin, Roboto Translation. Czytał Tomasz Śliwiński.